Dzień dobry, nazywam się Dorota Ozimek, mam 37 lat, wykształcenia jestem animatorem, menadżerem kultury i też pedagogiem. Dzień dobry, nazywam się Luiza Fijałkowska, ukończyłam wychowanie artystyczne i w zasadzie całe moje dorosłe życie jest jakoś związane ze sztuką. Całe moje życie się tak naprawdę zawodowe toczy wokół właśnie pracy społecznej, kulturalnej, wszystkich działań związanych właśnie z kulturą, sztuką. Kocham czytać książki, to jest moja pasja, czytam je po prostu tonami, namiętnie. Maluję, rysuję, zajmuję się dekupażem, uwielbiam przerabiać meble w taki bardzo artystyczny sposób. Bardzo lubię właśnie patrzeć na dzieci, które robią coś bardzo spontanicznie, ale też dużo satysfakcji daje prowadzenie warsztatów z kobietami, ponieważ mają sporo zahamowań. Nie ma już tej spontaniczności, którą mają dzieci. Udało nam się ze sobą zaprzyjaźnić i po jakimś czasie okazało się, że mamy wspólne patrzenie na to, co chciałybyśmy robić. I wpadłyśmy na pomysł założenia fundacji właśnie takiej dla kobiet i wokół sztuki. Spotkałyśmy też inne koleżanki, które nam w tym pomogły. No i wystartowała fundacja w grudniu 2013 roku. Przez 2014 rok do tej pory udało nam się zrobić 3 całkiem spore projekty. Wszystkie dotyczą działań artystycznych. Niekoniecznie to były działania tylko dla kobiet, w zasadzie dla wszystkich. Więc teraz, tak jakby już te następne projekty, będziemy starały się robić z takim ukierunkowaniem na kobiety. Celem fundacji jest działanie na rzecz rozwoju kobiet i wiemy, że to, co jest dla nas najważniejsze, to ten rozwój widzimy poprzez sztukę. Sztuka pomaga nam otwierać się na siebie, na rzeczywistość, pomaga otwierać się na innych, przełamywać swoje bariery, a przede wszystkim daje takie poczucie własnego potencjału, kreatywności. Ten potencjał, ta energia wśród kobiet również jest bardzo duża i też jest duża potrzeba do tego, żeby właśnie takie działania prowadzić. Działamy niespełna rok, a jesteśmy już rozpoznawalne w Lublinie jako organizacja, która działa na rzecz społeczności Lublina i działa na rzecz sztuki. I takim dobrym przykładem będzie nasz projekt Czuję Mięty do Lublina, który prowadzimy w tym roku i będziemy jeszcze przez kolejne 2 lata prowadzić. I to jest projekt, który wiele osób zainteresował Lublinem, zmotywował do tego, żeby ten Lublin poznawać w bardzo różnorodny sposób. I to jest chyba naszą taką największą dumą. Dumne jesteśmy z naszych uczestników, bo przychodziły panie czy dzieci dosyć skrępowane tym, że nie potrafią niczego narysować, niczego zrobić, że to jest bardzo trudne zrobić piękny talerz ceramiczny. I w międzyczasie okazywało się, że to się da zrobić, że się można przełamać i ja widziałam, jak w nich narasta taka ciekawość i chęć robienia tego dalej. Mamy osoby, które do nas powracają, chcą robić coraz to coś nowego, fotografię, ceramikę, bardzo różne rzeczy. Widzimy, że jest siła w kobietach, bo kobiety mają tą ciekawość, mają ten entuzjazm i chcą się ciągle uczyć. Dlatego wiemy, że po prostu stawiamy na kobiety. Chcemy Wam powiedzieć o naszym projekcie Czuję Mięty do Lublina. Projekt, który zaczęliśmy realizować w tym roku, a jego kontynuacja będzie w roku następnym i jeszcze w kolejnych latach. To jest projekt interdyscyplinarny. Wszystko kręci się wokół Lublina i wokół sztuki, wokół mieszkańców, ich pasji, historii. Były m.in. warsztaty fotograficzne, były warsztaty ceramiczne, podczas których tworzyliśmy też portrety miasta i różne użytkowe formy z legendami Lublina. Były też warsztaty koszulek, robiliśmy na druki, na koszulki. I na koniec robiliśmy też warsztaty różnymi technikami artystycznymi, na których 18 kobiet stworzyło jeden wspólny obraz miasta. Były się jeszcze spacery
po mieście można było zgłosić swoją, bardzo subiektywną, osobistą trasę po Lublinie, nie tylko po zabytkach. W zasadzie chodziło nam o to właśnie, żeby to nie były zabytki, tylko takie ciekawe, piękne miejsca przez kogoś bardzo lubiane. Czuję miętę do Lublina to też prezentacja lubelskich inicjatyw, prezentacja osób, które działają na rzecz społeczności Lublina. I tym właśnie spotkaniem, tą prezentacją zakończyliśmy tegoroczną edycję. Zaprosiliśmy kilka osób, które reprezentowały różne środowiska, różne inicjatywy, różne pomysły, różne działania, które się odbywają w Lublinie. Bardzo ciekawe osoby, pełne energii. Tworzymy również galerię zdjęć z osobami, które czują miętę do Lublina. Właśnie niedługo to się pojawi na naszym profilu facebookowym. Czy w ramach projektu Czuję miętę do Lublina to też pomysł na to, jak można pokazać swoją sympatię do tego miasta. Zachęcamy do tego. Fajnie, żeby zaistnieć i pokazać właśnie, że się czuje tą miętę do Lublina. Rodzinny Art Park to projekt, który prowadziłyśmy w dzielnicy Sławinek. Większość działań odbyła się na terenie parku przy ulicy Generała Zajączka, a działo się tam naprawdę sporo ciekawych warsztatów. To były warsztaty artystyczne, gdzie połączyliśmy ceramikę, którą przenieśliśmy później do parku w postaci krasnoludków i różnych stworków, różnych postaci, które nasi uczestnicy stworzyli. Część tych krasnoludków została w tym parku. Mieszka sobie do tej pory. W tym projekcie postawiłyśmy na działania rodzinne, szczególnie w terenie. Bardzo fajne okazały się warsztaty landartu. Dzieci się bardzo wczuły. Zrobiliśmy olbrzymie gniazdo wielkiego ptaka. Robiłyśmy również mini ogródki dla krasnoludków, które dzieci wcześniej sobie przygotowały na warsztatach ceramicznych. I na zakończenie naszego projektu zrobiliśmy taki piknik, na który zaprosiliśmy mieszkańców dzielnicy. I co było taką ciekawą rzeczą, to uczestnicy naszego projektu dzień wcześniej przygotowali spektakl, gdzie został stworzony scenariusz i zostały stworzone postacie, kukiełki, które zagrały w tym przedstawieniu. Po spektaklu był piknik, na którym mogliśmy się wszyscy wspólnie razem bawić. Było śmiesznie, zabawnie, było skakanie przez wielką skakankę, skakanie, bieg w workach, była nauka hula hop, można było sobie właśnie na kocyku usiąść i po prostu poodpoczywać w parku, który zaczął być bardziej przyjazny dla mieszkańców i otoczenia właśnie dzięki naszym działaniom. Kalejdoskop to po grecku znaczy zobaczyć piękny obraz i właśnie wokół obrazu nasz projekt cały czas się kręci. Kalejdoskop sztuki to bardzo różne warsztaty, między innymi uszyty obraz, obraz wykonany ze śmieci, czyli recyklingowe warsztaty, ale też takie typowe warsztaty szycia lalek, szmacianek dla dzieci i całych rodzin. Pierwsze warsztaty zaczęliśmy od stworzenia kalejdoskopu, na które przyszli dorośli, przyszły też dzieci, które pierwszy raz w życiu w ogóle stworzyły takie urządzenie. Dało im to niesamowitą satysfakcję. W ramach naszego projektu są też inne warsztaty, między innymi biżuteria z filcu, między innymi artystyczny autoportret. Kobietom dedykujemy ten projekt, ale oczywiście też przychodzą i dzieci. Jest to naprawdę fajna, wspaniała, rodzinna zabawa. Zakończymy projekt wspólnymi warsztatami, które odbędą się w okresie świątecznym, więc będzie to fajny moment na to, żeby rodzinnie, artystycznie spędzić czas, a przy okazji stworzyć piękne ozdoby choinkowe, piękne prezenty. Bardzo się cieszę, że mogłam w tym uczestniczyć. Szczególnie właśnie ostatnie wykłady sprawiły mi szaloną przyjemność. Są dobre dla każdego. Tutaj akurat te dwa wykłady były wokół dwóch pojęć się rozwijał, wokół pojęcia piękna i brzydoty. Osoby uczestniczące w warsztatach były zachwycone swoimi działaniami. Bardzo się cieszę, że dziewczyny organizują takie działania. Odkryłam, że również
ja też potrafię się fajnie bawić. Skupiło tutaj te wykłady i inne warsztaty Fundacji Szpilka wiele pań. Wykonywały prace plastyczne, wszystko oscylowało właśnie wokół książki. Były wykonywane ilustracje do książek różnymi technikami i wszyscy dzielnie uczestniczyli w zajęciach. Jestem zadowolona i córka też. Myślę, że jednak moim celem było tak zbliżenie się i otworzenie córki i w pewnym sensie to się udało. Właśnie jest to inicjatywa zwłaszcza przyjazna paniom w każdym wieku. Dziękuję.